Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej. Ze studia telewizji trwam w Chicago. Witam się z Państwem i pozdrawia ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dzisiaj moim i Państwa gościem jest jego ekscelencja, ksiądz biskup Andrzej Wypych, biskup pomocniczy Archidiecezji Szykagowskiej, a zarazem dyrektor wykonawczy Ligi Katolickiej Pomocy Polsce i Polonii. Witam serdecznie, księży biskupie. Dziękuję bardzo, również pozdrawiam serdecznie ojca, Zbigniewa, jak również wszystkich telewizów w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia, y, gdzie jesteśmy opromieniowywani a tym a dobrym, ale zwłaszcza miłością Boga naszego, i pod wpływem tych myślę promieni y, nasza miłość się wzmacnia. Także jestem bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, że mogę Ojca widzieć i z Ojcem Przemawiać. Cała przyjemność też po naszej stronie. Jesteśmy zaszczyceni obecnością księdza biskupa w tym szczególnym dniu, kiedy to przed nami święta Bożego Narodzenia, a więc ten czas, który spędzamy w gronie rodzinnym, w którym składamy sobie życzenia. Ale z drugiej strony też mamy świadomość tego, że do końca roku pozostał zaledwie tydzień. I jest to na pewno doskonała okazja, aby dokonać pewnego bilansu, podsumowania, a szczególnie jak chodzi o działalność Ligi Katolickiej, pomocy Polsce i Polonii. I jest za co Bogu dziękować, bo przecież wiele projektów jest realizowanych dzięki naszemu wspólnemu, można powiedzieć, działaniu, czyli odpowiedzi ze strony wiernych Polaków, którzy żyją tutaj w Stanach Zjednoczonych, no a także mądremu zarządowi Ligi Katolickiej. Pók zapłać serdecznie, zwłaszcza za to powiedzenie mądremu zarządowi, a to tak tylko na marginesie żartobliwie mówiąc. Rzeczywiście, a to jest nasz sposób również na podziękowanie y, ludziom wspaniałym, którzy z ciężko zarobionych pieniędzy, ale również poprzez swoją modlitwę, poprzez swoją, swoje zaangażowanie w różny sposób. Y, Wspomagają pracę Ligi Katolickiej. Poma wspomagają ludzi w Polsce, wspomagają kapłanów studiujących w Rzymie, tak w instytucie, jak również i w kolegium a, a, a w Rzymie, gdzie w tej chwili dziewięciu kapłanów otrzymuje pełne stypendia z możliwością zamieszkania. W tych instytucjach, ale również i studiowania na uniwersytetach Wiecznego Miasta. A to nie jest mała rzecz, ponieważ studiować w Rzymie to jest otwarcie się na cały, na, na, a, cały świat. I kapłan, który studiuje, również buduje swoje życie właśnie na tych pięknych, y, widocznych, również. Y, Sprawa, które, które doświadcza będąc w wiecznym mieście, spotkania z Ojcem Świętym, spotkania z innymi kapłanami z różnych stron świata, czy to na uniwersytetach, czy przy różnych innych okazjach. Więc to studiowanie w Rzymie to jest otwieranie nowych horyzontów dla młodych księży, którzy przyjeżdżają z powrotem do Polski w większości. I później są profesorami, są proboszczami, ale również powoływani są do posługi biskupiej w kościele. Dlatego ta praca Lii Katolickiej na rzecz kościoła w Polsce jest oczywiście wspaniała i za co chcę podziękować tutaj ludziom ze Stanów Zjednoczonych za to dobre wsparcie. Bo to jest kwestia. Około 200 tysięcy dolarów, które corocznie Riga Katolicka przeznacza na cele właśnie stypendialne, ale również na różnego rodzaju cele charytatywne w Polsce, gdzie biskupi zwracają się w imieniu różnych instytucji charytatywnych o taką pomoc. I w ramach naszej pomocy, jeżeli mamy na to fundusze, Również wspomagamy te instytucje w Polsce. I to jest ten nasz tu miejscowy udział w dobru, które jako chrześcijanie budujemy w Polsce. Daleko, a jeżeli chodzi o odległość, ale bardzo blisko sercu naszemu, jesteśmy z tej samej, z tej samej. Nie tylko narodu, ale ludu słowiańskiego, który nam jest bardzo zawsze bliski. Również a bardzo wytężona praca dla Polonii tutaj w Stanach Zjednoczonych. W czternastu regionach Polacy są wszędzie. W niektórych miejscach jest ich więcej, w niektórych miejscach jest ich mniej, ale Polacy są wszędzie. Według statystyk i, te, i danych, które zwłaszcza konsulat kiedyś ogłosił, w Stanach Zjednoczonych istnieje 11 milionów ludzi, którzy do dzisiaj się identyfikują z kulturą swoich ojców, dziadków, pradziadków, dzisiaj już pięć pokoleń, ale się identyfikują. A jeszcze jest wiele innych takich, którzy. Z różnych racji już nie pamiętają swojego pochodzenia i budują swoje, y, swoje życie tutaj, i teraz, w tej kulturze y, amerykańskiej. No, wszystko to jest możliwe dlatego, że. Są piękne kościoły wybudowane przez Polaków, przez migrantów, którzy przybywali tutaj przed, można powiedzieć, ponad 100 laty, bo najstarszy kościół, chociażby w Chicago, to 1857 rok. Ale oprócz tego te kościoły dalej funkcjonują, bo są polscy duszpasterze i niektóre osoby, tak jak w naszej parafii, taki przykład mieliśmy, chodziły nam przez świętą. Angielską, ale całe życie spowiadały się po polsku, bo babcia nauczyła właśnie po polsku modlitwy i spowiedzi, jak ona ma wyglądać. A więc też jest to ważne zauważenia, że polscy kapłani również tutaj formują dalej tę wiarę i miłość do Boga, ale także i do Polski. I to jest to piękno, które potrafimy w tym świecie, który jest bardzo. Zmaterializowany, potrafimy ciągle przekazywać, bo wytworzyło się w świecie, zwłaszcza w zachodnim, to pojęcie człowieka ekonomicznego. Ale jak już doświadczamy, że ten człowiek ekonomiczny nie jest pełny że jeszcze jest więcej w potrzebie człowieka, Niż tylko to, co ekonomia potrafi człowiekowi dać. I jedną z takich, z takich elementów jest to, że ludzie są otwarci na piękno. A w kościele również te wyrazy piękna są dostępne. I czasami nawet nieświadomie idą ludzie do kościoła, powiedzmy, polskiego, ponieważ w polskim kościele. Jest troszeczkę inaczej. Piękne śpiewy, piękna liturgia. I kiedy rozmawiam z Amerykanami, którzy bardzo kochają swój kościół, są bardzo przywiązani, to powiedziałbym nawet o wiele więcej przywiązani do swojego kościoła parafialnego niż Polacy przywiązani są. Oni pytają. E, a dlaczego w naszym kościele nie ma tak pięknie, jak msza święta po polsku? No, ja mówię, no na to pytanie to ja już nie potrafię powiedzieć, ale cieszę się, że macie takie doświadczenie, gdzie człowiek odbiera piękno, bo rzeczywiście piękna liturgia, piękna słowo, piękne słowo wypowiedziane z ambony, to daje człowiekowi poczucie i odczucie jednocześnie piękna, dobro, które, za którym tęsknimy. Człowiek tęskni za dobrem. Nie tylko, że rozpoznaje dobro, ale człowiek często tęskni za dobrem, bo do, dobro jest w nas. Dlatego tyle jest w Ameryce altruizmu. On to jest to naturalne dobro. Ludzie chcą pomagać innym. Zadziwiająco Amerykanie są w tym kierunku. Kierują swoje życie, że altruistycznie chcą pomagać. A my chrześcijanie, budując na tym altruizmie, my budujemy miłość, że z miłości jeden do drugiego, jako chrześcijanie, pragniemy pomagać sobie. I taką właśnie formą pomocy dla Ligi Katolickiej jest pomoc dla Kościoła w Polsce. To nie jest tylko potrzeba, ale to jest dar miłości. I zatem a za ten dar miłości pragnę wszystkim tym, którzy się do tego dokładają, serdecznie podziękować w tym dzisiejszym i za cały rok. 30-40 lat temu, kiedy Polska była za tak zwaną żelazną kurtyną, było czymś naturalnym, że różne organizacje tę pomoc niosły i to była różnoraka pomoc. Pamiętamy stan wojenny i te dary, paczki, które docierały z różnych stron, ze świata zachodniego, również z Ameryki, ten ser, masło czy olej, no takie powiedzmy podstawowe produkty, pewne środki materialne również. Więc to było czymś naturalnym. Ale dzisiaj coraz częściej słyszy się i to między innymi od kapłanów, którzy pracują na misjach, którzy wysyłają różnego rodzaju listy o pomoc. Gdy różne organizacje dowiedzą się, że są z Polski, no to słuchajcie, Polska już dobrze gospodarczo, ekonomicznie stoi. My pomagamy biedniejszym teraz krajom i regionom. No a tymczasem wiadomo, że często bez tej pomocy, która no, wydaje się może i mało znacząca, wiele instytucji, wiele projektów by po prostu nie ruszyło z miejsca również w Polsce. To jest dla nas, to jest bardzo oczywiste, ale to jest pewnego rodzaju doświadczenie, jak my rozumiemy potrzebę. Czasami doświadcza się potrzebę człowieka, który potrzebuje wszystkiego. To są ludzie ulicy często. Moja mama świętej pamięci którą przywołał, nigdy nie przeszła wobec, obok człowieka na ulicy, który prosił, żeby mu nie dać ofiary, dolara, sama nie miała za wiele przecież, ale nigdy nie przeszła obok ubogiego, żeby mu nie pomóż. Ja czasami, żartując, mówiłem, przecież on pójdzie, bo to najczęściej był on, on pójdzie i... Kupi sobie narkotyki. Mama zawsze mnie strofowała i mówiła, ty nie wiesz tego. Wiesz, że kupi sobie narkotyki? No i nie wiem, no to najpierw trzeba mu dać. Nauczyła mnie tego. Nauczyła mnie, że najpierw dostrzec trzeba człowieka, trzeba roztropnie podchodzić oczywiście do tych rzeczy, ale trzeba dostrzec człowieka. Ale to są już te skrajne potrzeby człowieka. Jest wielu ludzi, zwłaszcza teraz w Polsce, którzy są potrzebujący. Co to znaczy? To jest według tej naszej katolickiej nauki społecznej, to są ludzie, z którymi solidaryzujemy się. To są ludzie, którzy nie są głodni, to są ludzie, którzy nie są nadzy, to są ludzie, którzy potrzebują tej ekstra pomocy, żeby mogli jeden krok wyżej wyjść, żeby mogli sobie sami pomóc. Na przykład. To jest właśnie pomoc stypendialna dla osób potrzebujących. Ja dostaję takie piękne listy, tam gdzie posyłamy nasze stypendialne pomocy. Kiedy mówią, że ja nigdy bym nie miał tego i doświadczał tego, gdyby nie pomoc Fundacji Fundacji Świętego Jana Kantego, która istnieje w Polsce i która pięknie działa, zwłaszcza w Krakowie. To, są, to jest ta to jest ten ekstra pomoc, to jest ta solidarność, ale to jest również ta pomocniczość chrześcijańska, że chcemy podać rękę człowiekowi, który chce sam sobie pomóc. I stąd też te fundacje, które y, są tutaj w Stanach Zjednoczonych, większość z nich pomaga właśnie tym ludziom, którzy są. Chcą sobie sami pomóc. Chociaż jest bardzo dużo, zwłaszcza katolicka dobroczynność, która pomaga ludziom w ten podstawowy sposób, jaki ja jestem dumny z Polaków w Polsce, którzy pomagają przez szlachetną paczkę, którzy tyle wolontariuszy idzie w Polskę. I czytałem: 20 tysięcy domostw otrzyma rzeczy, które potrzebują. Jeżeli potrzebują kuchnię, otrzymają kuchnię dzięki zaangażowaniu innych ludzi. Jakie to jest piękne. Ale nawet jeżeli otrzymają coś sobie ekstra, bo dzieci nie rozumią, że. Potrzebuje rodzina kuchnie, one potrzebują, żeby coś słodkiego y, otrzymały. Trzeba im słodkie również dać, ale widzieć potrzebę rodziny. I, i bardzo jestem dumny z, ty, z tej in inicjatywy, właśnie szlachetna Patrzka, Choćby nawet wspomina, wspomnieć, Musimy patrzeć, żeby to było transparentne. Ta orkiestra, ja dokładnie nie pamiętam jak się to nazywa, ale orkiestra pomocy, która pomaga szpitalom. To jest piękna rzecz, bo to nie chodzi o to, że ta organizacja czy tam inna organizacja jest taka czy inna, tylko chodzi o to, żeby pomóż drugiemu człowiekowi. A ta pomoc rozkłada się w przeróżny sposób. Musimy patrzeć, bo czasami ludzie, jak sam zresztą doświadczyłem w swoim życiu, potrafią w niewybredny sposób okłamać człowieka, zwłaszcza w tej sferze pomocy, ale lepiej się a, lepiej się pomylić właśnie ze względu. Na to, niż ubogiemu nie pomóż. Lepiej się pomylić i, i, i dać, niż wtedy, gdybyśmy ubogiego przeszli i nie pomogli mu w życiu. W 1987 roku święty Jan Paweł II, kiedy był na pielgrzymce w Tarnowie, na spotkaniu, pamiętam, z osobami konsekrowanymi, z klerykami, kapłanami, też ten temat poruszył i. W katedrze, czy właściwie na placu przed katedrą, w czasie spotkania powiedział, pamiętam te słowa, lepiej dziesięć razy być oszukanym przez człowieka, który y, przychodzi, aby prosić o pomoc, niż raz nie pomóc człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. A więc to potwierdza właśnie, Ta, co ksiądz. Myśmy to wiedzieli. doświadczali jako kapłani, ja też y, nawet y, w Polsce, będąc y, jako y, katecheta, wtedy już wyjeżdżałem do Stanów. Przyszła osoba do mnie przed salą katechetyczną i e, powiedziała mi, to był mężczyzna w sile wieku, e, że e, zgubił czy okradli go w pociągu i nie ma ani pieniędzy, nie ma portfela i żeby mu pożyczyć i pamiętam wtedy 150 zł. E, no to była wtedy dniowe utrzymanie e, te 150 zł. I, Mówię, to są wszystkie pieniądze, jakie ja mam, ale ponieważ potrzebuję z tym, że nie z przekonania to zrobiłem, tylko dla przykładu to zrobiłem, że, że bo byli, byli młodzi ludzie i bo myślę sobie, on mnie naciąga i mówi, że on mi odeśle, to ja już dałem mu te pieniądze, nie yy, spodziewając się powrotu. Tydzień później otrzymałem przekazem czek, dziękuję pięknie, zwracam Pieniądze. To dzisiaj to pamiętam, bo y, gdybym był nie dał, to to by się do, do czystca za mną y, ciągnęło, bo potrzebującego nie wspomogłem. I wiele rzeczy się nauczyłem w życiu, ale również i to też jest dla mnie taką nauką, żeby nie przechodzić wo, wobec człowieka potrzebującego. Różne są te formy pomocy, różne. Te płaszczyzny, na których możemy pomagać i inwestować, jeśli te środki posiadamy. Ale no wydaje się, i to jest bezdyskusyjne, że najlepsza inwestycja jest w człowieka, szczególnie gdy się go wykształci. No bo cóż, mogą być kościoły biedniejsze czy bogatsze, ale gdy nie będzie mądrego duszpasterza, oddanego, poświęcającego swój czas, zdolności, umiejętności ludowi Bożemu, wobec którego jest posłany, no to nie będzie tego dobra pomnożonego. A o to właśnie chodzi dzisiaj. I zgadzam się, i znowu to jest taka lekcja, którą doświadczyłem, kiedy odwiedzałem wtedy jeszcze biskupa Dydycza. Pojechaliśmy na odpust. Zaprosił mnie, bo sam był zaproszony, i pomprzy świętej. Ja jestem gadatliwy z natury, Pomszy Świętej rozmawiam z ludźmi przed Kościołem. I bardzo pięknym językiem teologicznym ci ludzie ze mną rozmawiali. I tak pytam, no, gdzie studiowaliście teologię? Był niedaleko Lublin, myślałem, że w Lublinie. bo oni nigdy nie studiowali. A skąd taki piękny język znacie teologiczny i filozoficzny? Mówi, bo ksiądz proboszcz ma doktorat. Ksiądz wikary ma doktorat i oni mówią takim językiem do nas. I my się uczymy od nich, ile to, co to znaczy, jeżeli ksiądz nie tylko kocha swoich ludzi w parafii, jak dobry ojciec potrafi kochać, ale również pięknie potrafi mówić i od niego uczą się jego parafianie, jego, jego rodzina parafialna zanim, zamiast burknąć, to oni mówią pięknym językiem. I taka inwestycja, to warta jest inwestycja właśnie w człowieka, w tego kapłana, bo później ten kapłan, on będzie wpływał na ludzi, będzie budował w, ludzi, w ludziach, będzie budował to dobro, to piękno, o którym każdy z nas marzy i myśli. Kiedy patrzymy na informacje, które docierają do nas z Polski, kiedy wypowiadają się różni ministrowie czy wiceministrowie, ludzie młodzi, no jesteśmy dumni, że tacy młodzi ludzie tak odpowiedzialnie traktują swój urząd. Ale to nie tylko, jak chodzi o sferę rządu, również powiedzmy no Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, która jest w Toruniu. Ojciec, dyrektor zawsze powtarza, że kto myśli perspektywicznie, to właśnie kształci młodzież. i Liga Katolicka również w swojej działalności w ostatnich latach wzięła sobie do serca również to, żeby pomagać nie tylko Polsce, ale i Polonii, czyli głównie młodzieży polonijnej. I już jesteśmy gotowi na udzielanie stypendiów. Zaczynamy od 1 lipca, bo potrzebne są, zwłaszcza tutaj w Stanach Zjednoczonych, to wszystko jest oprogramowane różnymi prawami, wymaganiami, to nie jest tylko sprawa jednego człowieka, więc mamy komitet ludzi, właśnie polaków i nie tylko polaków, ale ludzi, którzy chcą pomóż. Stworzyliśmy całą strukturę, jest to na stronie ligi katolickiej już dostępne, gdzie będziemy przyznawać znaczne stypendia. To jest pięć tysięcy dolarów na rok, co na stypendia w Stanach Zjednoczonych to jest poważna y, y, sprawa. I te stypendia będą mogły być y, odnawialne przez a, a 4 lata. Y, oczywiście te stypendia będą dawane ludziom, y, którzy się kwalifikują to, bo nie mamy pieniędzy na rozda, rozda, rozdawnictwo. Nie mamy takich pieniędzy, bo jesteśmy za ubodzy, ale mamy pieniądze na to, żeby właśnie roztropnie pomagać ludziom przez środki materialne. I będzie to polegało na tym, że będziemy dawać pierwszeństwo ludziom, którzy będą młodym ludziom, akademickim wieku, którzy będą się kwalifikowali, ponieważ są zaangażowani w życie parafii. W różny sposób, w życie parafii, albo polonijnych organizacji, z tymi organizacjami, którymi będziemy współpracować. I te organizacje polonijne, którzy, które będą się również chciały z nami dzielić, a aby się dzielić z innymi. To nie jest tylko sprawa uznaniowa, że będziemy dawać stypendium, bo tak uznajemy, że taka osoba. Tylko to są stypendia od ludzi z parafii. Dla ludzi z parafii czy z organizacji, którzy już są w widoczny sposób zaangażowani w życie parafii. Będziemy również mieli jako priorytety: będziemy szukać ludzi z parafii, którzy wspierają Ligę Katolicką poprzez składkę. Nad tym będziemy dawać pierwszeństwo, zanim będziemy otwarci na innych. Dlatego zachęcam. Żeby księży proboszczy, zwłaszcza zachęcać przez Polonię, żeby taka składka była w parafii, bo to później wróci to dobro, wróci w taki czy w inny sposób do ludzi z tejże Wspólnoty parafialnej. A organizujemy również a na przyszłość myśląc, bo to nie chodzi tylko, żebyśmy dzisiaj Dawali, ale chciałbym, żeby ta pomoc była kontynuowana, kiedy już nas nie będzie. To już w przyszłość, że stworzymy takie stypendium. Po angielsku nazywa się to endowment. To stypendium, te pieniądze, które będziemy zbierać, to są takie na, jak to w polskim języku czasami mówi się, wieczyste. E, e, a zobowiązanie, że będą te pieniądze odnawiane, aż do dotąd, dopóki e, będą one, e, a, a procenty, znosiły z tych procentów, będziemy chcieli właśnie fundować stypendia tutaj w Stanach Zjednoczonych. Będę szukał ludzi, sam osobiście, z innymi również, będę szukał ludzi, ludzi tych, którzy chcieliby w skuteczny sposób pomóc. Za każdą ofiarę jesteśmy e, wdzięczni, do, e, e, którą przyjmiemy, ale ten fundusz wieczysty, e, uzdalniający młodzież akademicką w, późniejszy, e, w późniejszych latach, e, będzie miał na nasz region, e, marzy mi się, e, żeby miał e, 10 milionów dolarów. Czy to jest dużo? Oczywiście, to jest masę pieniędzy. Czy to jest niemożliwe do zebrania? Oczywiście, że jest możliwe do zebrania, bo jeżeli tyle nas jest, jeżeli by nawet każdy w Stanach Zjednoczonych, który przyznaje się do tego, że jest z Polonii, dał dolara, to już mamy 10 milionów. Oczywiście nie każdy da dolara, bo niektórzy to nawet bezinteresownie skrytykują i już się zwolnią z obowiązku, bo już zrobili część swoją, że skrytykują bezinteresownie. Ale my to zrobimy, bo miłość Chrystusa nas ku tego, a przynajmniej ku temu, a potrzeba jest wielka, żeby nasza Polonia była, miała wpływ na losy tego kraju, w którym żyją. Tak jak my mamy wpływ na los kraju w Polsce, bo kochamy Polskę, tak samo chcemy, żeby ci te dzieci, wnukowie, prawnukowie i pra, pra, prawnukowie przyszłości, żeby oni wpływali na losy tego kraju, ale również na losy Kościoła. I jeżeli razem to zrobimy, to taka możliwość istnieje i będziemy ku temu intensywnie pracować. Księże biskupie, plany są już określone, to teraz nic innego nie zostaje, tylko aby wszyscy do serca sobie wzięli właśnie ten, no właściwie tą prośbę, czy tą propozycję może tak nazwijmy. No a że przed nami święta Bożego Narodzenia, święta rodzinne, to też okazja, żeby ze słowem wdzięczności, życzeń pośpieszyć do naszych telewizorów. I przygotowałem sobie tutaj takie a właśnie taki przekaz, ale nie będę go czytał, bo wiem co napisałem. Powiem to tak z serca, jeżeli Będą jakieś niedociągnięcia, to dlatego, że to jest serca. Najpierw, jak powiedziałem, jestem bardzo wdzięczny za naszą polonię, za te wysiłki ludzi, którzy te polonie budują, za tę codzienną pracę, którą ludzie wkładają w budowanie rodziny. Nie jest to łatwe, ale czyż to nie radość, że powraca się do domu, gdzie dzieci, które czasami podokuczają, czekają na rodziców. I cieszą się, że rodzice przychodzą. Dziękuję za taki przykład właśnie życia rodzinnego, gdzie buduje się dobro. A przykład czerpiemy właśnie z tego najlepszego przykładu, że Bóg stał się człowiekiem. W dobroci swojej, więcej, w miłości swojej, Bóg stał się człowiekiem. Tak bardzo nas kocha. I w Jezusie Chrystusie objawił nam, jak bardzo nas kocha. I jak jest bliski człowiekowi, jest nie tylko bliski przez miłość, jest nie tylko bliski przez wiarę i nadzieję, ale jest bliski przez ciało. Bóg przyjął ciało człowieka. To Boże Narodzenie, które ma inny wymiar oczywiście jak Wielkanoc, ma to w sobie, że buduje w człowieku pełną godność człowieka. Nie ma godności człowieka większej niż to zrozumienie godności człowieka, którą Bóg nam w Jezusie Chrystusie dał. Mogą być różnego rodzaju prawa, które się zmieniają, jak wiemy. Natomiast godność człowieka wypływa z tego, że Bóg przyjął ciało w Jezusie Chrystusie i stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Dlatego, niech ten czas, właśnie mówiąc językiem wiary, niech ten czas będzie czasem pokoju dla człowieka, z przeświadczenia, że Bóg go kocha, że tak go kocha, że jest tak blisko, że stał się człowiekiem, dla naszego zbawienia znowu. Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem radości dla nas wszystkich, bo. Aniołowie się radowali, ale czyż nie mamy powodu, y, dla żeby się nie radować, skoro Bóg spojrzał łaskawie, Bóg, stwórca, spojrzał łaskawie w naszym kierunku. Dlatego to jest radość dla nas wszystkich. Stąd też wyrażamy ją w przeróżny sposób. Najpierw przez modlitwę dziękczynną Panu Bogu, dlatego śpiewamy, a chwała na wysokości Bogu, uwielbiamy Boga. Z radości dzielimy się opłatkiem i ja również ten opłatek łamę z każdą rodziną, ale również dzielimy się różnymi rodzajami darów, które przygotowujemy. Ciężko zapracowanych pieniędzy, często, ale chcemy przynieść radość tej drugiej osobie, której coś damy, żeby była namiastką tej radości, którą Bóg dla człowieka uczynił. To jest czas również tego rodzinnego ze sobą przebywania. Stąd też w ten naturalny sposób podążamy ulicami ciemnymi, a czasami samolotami, żeby być z rodziną. Dlatego życzę każdej rodzinie naszej i innym rodzinom, żeby ten czas Bożego Narodzenia przeżywali wspólnie. Życzę również, żeby Nowy Rok był naznaczony dobrem, które otrzymamy od Boga, a również dobrem, które otrzymamy od drugiego człowieka i dobrem, które my wyświadczymy drugiemu człowiekowi, żeby życie nasze było jaśniejsze, piękniejsze, właśnie w tym blasku Bożego Narodzenia, który rozpromienił całą noc bożonarodzeniową. I życzę również dobrego zdrowia i Życzę, żeby nikomu nie brakowało codziennego jedzenia ani dachu nad głową, żeby życie wiodło się ludziom w godziwy sposób, a będąc w takim godziwym życiu, żebyśmy również mieli na uwadze innych, którzy są mniej uzdolnieni czy intelektualnie, czy nawet i finansowo niż my jesteśmy. Niech Zdrowie nam wszystkim towarzyszy, niech łaska Boża w nas wzrasta, a na to wszystko serca błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże Ojcu. Bóg zapłać księdzu biskupowi również wszystkiego co najpiękniejsze i niech te słowa wypowiedziane z głębi kapłańskiego biskupiego serca, zwielokrotnione wrócą do księdza biskupa i do wszystkich, którym ksiądz biskup posługuje. Bóg zapłać, Bóg zapłać. I, i, i będziecie w moich błogosławieństwach i modlitwach. Zawsze mam takie przyzwyczajenie, że Boże Narodzenie, modlę się za wszystkich tych, którzy są w jedności, właśnie tej a jedności wiary, nadziei i miłości ze mną. Dlatego obiecuję, nawet jeżeli nie znam nazwisk, Bóg zna je, Bóg wie, kto my jesteśmy, każdy z nas. Będziecie w tym modlitwach i w moich błogosławieństwach. Bóg zapłać. Cześć Boże. Cześć Boże. Drodzy Państwo, dziś w studiu telewizji Trwam w Chicago gościliśmy jego ekscelencję, księdza biskupa Andrzeja Wypycha, biskupa pomysłniczego archidiecezji Chicago oraz dyrektora wykonawczego Ligi Katolickiej Pomocy Polsce i Polonii. Ja z Państwem się żegnam, życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, jak najlepszych przeżyć w tym czasie świąt Bożego Narodzenia. Z Panem Bogiem.